Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 7 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbiorami groszku, czyli uprawy, która jest dodana na tej mapie. Jedna z wielu upraw, no i właśnie tak wygląda ten groszek, jak jest gotowy do zbioru. Nawet w sumie fajnie został on odwzorowany, jak widzicie. Więc dzisiaj sobie go pozbieramy, wypożyczyłem też tego oto New Hollanda, bo za odcinkiem sobie tu już przyjechałem. Więc sobie dzisiaj to pokosimy, też pożyczyłem sobie taką przyczepkę, za pomocą której będę mógł to przetransportować. No więc okej, rozpoczynamy żniwa. Ciekawy jestem, ile tego groszku będzie z tego pola. O, też tutaj fajnie wygląda animacja koszenia tego groszku, chociaż chyba w rzeczywistości do zbioru groszku służą inne kombajny. No ale tutaj na tej mapie te nowe uprawy można zbierać takimi kombajnami jak do zboża. Nawet chyba chmiel można zbierać takim kombajnem, z tego co sobie kiedyś testowałem. No ale może w przyszłości zasieję sobie też jakąś nową uprawę, na przykład len na tym polu, jeszcze zobaczymy. Okej, tutaj sobie troszkę cofniemy. Oczywiście z tej uprawy chyba słomy nie ma, nie jest dostępna. A zobaczmy, jak wygląda ściernisko jeszcze po tym. Też w sumie nawet fajnie to wygląda. No i tu mamy prawie 500 litrów, nie wiem, czy tutaj w zbiorniku będzie już to widać, czy nie. No z tego co widzę, to tekstura jest bardzo podobna do soi. No ale akurat fajnie to wygląda. No i tu poza odcinkiem sobie zakupiłem ten teren z tym polem oraz taką małą łąką, no i sobie to połączyłem. No i też zakupiłem poza odcinkiem kilka uli. I zrobiłem sobie taką małą pasiekę tam obok mojego gospodarstwa, no bo uznałem, że będę mógł w ten sposób zarobić fajne pieniądze. Po prostu stawiając te ule. No i zawsze to jakiś dochód będzie. No i też ostatnio urodziły mi się nowe cielaki, mam 10 nowych cielaków. No i chyba sobie zestawę, żeby mi dorosły i będę miał dzięki temu więcej krów. No a co za tym idzie, będę miał oczywiście więcej mleka, no i mam w planach zakup mleczarni, tylko oczywiście na razie muszę zarobić trochę pieniędzy, bo jak widzicie obecnie mam 2000 na koncie. No ale jak ten groszek zbiorę i sprzedam, to trochę będę mógł zarobić na tym. Troszkę może mleka się posprzedaje, albo ewentualnie wezmę pożyczkę na zakup mleczarni, no bo na tych przetworach mlecznych można fajnie zarobić. No te krowy też produkują fajną ilość mleka, więc to też może być fajny zarobek. No myślę, że na jednym z kolejnych odcinków też trochę powiększymy sobie to pole, na którym pracujemy. O, może do tamtego żywopłotu sobie to powiększę. No bo już takiej dużej łąki nie potrzebuję, jeszcze mam pole, na którym rośnie koniczyna, która pełni taką samą funkcję jak trawa. Więc tutaj sobie troszkę tą łąkę zmniejszę, na tym terenie zrobimy sobie większe pole. No, ale oczywiście będę musiał ten żywopłot usunąć, to Java, ale to sobie pod odcinkiem przygotuję. Ale najpierw będę chciał zrobić sianokosy, tylko myślałem, żeby zrobić jakieś prasowanie siana, tylko obecnie nie mam prasy kostkującej. No a też nie mam zbyt dużo pieniędzy, ewentualnie mógłbym zakupić, ale nie wiem, czy jest sens kupować, czy nie lepiej czy wypożyczać. Więc nie wiem, czy nie lepiej dozbierać pieniądze i kupić tą prasę kostkującą, a może na razie zrobię sobie sianokosy w taki sposób, że skoszę tą trawę i na przykład zbeluję, albo w jakiś inny sposób. No a może na kolejnym odcinku zrobimy sobie jakieś timelapse z koszenia koniczyny na siano. No bo też mam na tym jednym polu koniczynę, więc można byłoby zrobić z niej siano. I tutaj sobie przygotować takie bele. No a tutaj tą łąkę może sobie skoszę poza odcinkiem, no i później na jednym z kolejnych odcinków powiększymy sobie tutaj to pole, no i może zrobimy jakąś orkę. No i może tutaj len sobie zasieję, albo jakąś inną uprawę. Widziałem, że len fajnie wygląda, szczególnie jak kwitnie, więc można byłoby sobie tą uprawę zasiać. No resztę tutaj zobaczymy. Raczej myślę, że będzie to len. No ale mamy też kilka innych upraw, które są dodane na tej mapie. No to pole też nie jest jakieś duże, ale ciekawe, ile tutaj uda mi się zarobić z tego groszku na tym polu. No możliwe, że nawet cały ten groszek zbiorę na tym odcinku, nawet mogłem sobie jakiś mniejszy kombajn wypożyczyć, ale ten New Holland jest bardzo ładny, też myślałem, żeby go sobie w przyszłości zakupić. Chociaż na razie będę raczej wypożyczał kombajn, bo do jednego pola mi się nie opłaca kupować kombajnu, no chyba, że jakiś mały bym sobie kupił. Może ten najmniejszy od Rosselmasha. No resztę zobaczymy, bo ten New Holland fajnie tutaj pasuje do takiego gospodarstwa. Bo na razie mam inne wydatki, no bo będę musiał jeszcze kupić sobie przyczepę samozbierającą do Bell.
No i też mówimy o tej prasie kostkującej, że chciałbym sobie kupić prasę kostkującą, żeby robić kostki siana lub trawy. No i jeszcze by się oczywiście przydała przyczepa samozbierająca do tych kostek. No i też będę chciał zakupić mleczarnię. Chyba mleczarnię będę chciał najpierw sobie kupić, żeby już przetwarzać to mleko. No pewnie później kupię ten sprzęt do siana, czyli tą prasę kostkującą oraz przyczepę samozbierającą do kostek, no i też jeszcze do bel. No bo jednak takie ładowanie bel za pomocą ładowarki teleskopowej na przyczepę trochę czasu zajmuje, więc chyba jednak sobie tutaj kupię przyczepę samozbierającą. No i zobaczymy co dalej, też pewnie za jakiś czas będę musiał sprzedać te byki, no więc uznałem, że chyba zrobię to za pomocą tej przyczepy do transportu zwierząt, która tutaj jest w sklepie do kupienia lub pożyczenia. Zazwyczaj robiłem to w ten sposób, że po prostu podchodziłem tam do zagrody dla zwierząt i sprzedawałem zwierzęta. No ale może sobie też w przyszłości zrobimy taką sprzedaż byków za pomocą tej przyczepy do transportu zwierząt. Chociaż i tak wydaje mi się, że bardziej się te krowy opłacają, no bo na tym mleku można zrobić bardzo fajne pieniądze. Też można to przetwarzać, no ale te byki chciałem sobie przetestować. Ale zobaczymy ile uda się na tym zarobić, może trochę pieniędzy się na tym zarobi. No bo tak jak mówiłem, te 10 cielaków, które mi się urodziły, to sobie zostawię, żeby urosły i będę miał dzięki temu więcej krów. No tak się zastanawiam, czy tutaj w ogóle jeden zbiornik będzie z tego pola. Mam tutaj już prawie 50% i praktycznie większość pola jest skoszone. No może sobie jakąś miniaturkę przygotuję. Okej, miniaturka zrobiona. Myślę, że nawet fajne ujęcie tutaj wyszło, jak ten kombajn kosi ten groszek. No, wydaje mi się, że tutaj chyba jeszcze trzy przejazdy powinny być i będzie już wszystko skoszone. Więc faktycznie przydałoby się powiększyć trochę tutaj to pole. Tylko oczywiście najpierw trzeba tą trawę skosić, no bo szkoda orać trawę, którą można zebrać, więc po zbiorach trawy sobie tutaj założę większy kawałek tego pola. No i posiejemy sobie len, a len chyba można na wiosnę siać, zaraz zobaczymy tutaj w tym kalendarzu. A nie, można też we wrześniu, więc może sobie to we wrześniu zasieje ten len. No i później oczywiście w kolejnym sezonie będzie można go zebrać. No i jestem ciekaw, ile się na tym zarobi, ile tego lnu będzie. Też na jednym z sąsiednich pól rośnie len. I teraz chyba już nie kwitnie, ale jak kwitł, no to naprawdę ładnie to wyglądało, takie niebieskie kwiatki. Więc tutaj też może to fajnie wyglądać na tym polu. No tu jeszcze dwa przejazdy zostały. I tu nawet chyba pełnego zbiornika nie będzie. Może 7000 litrów będzie, może trochę więcej, zaraz zobaczymy. To pewnie sobie pojedziemy to sprzedać. No bo jak już wypożyczyłem przyczepę, no to raczej pojadę to sprzedać, bo nie będę później wypożyczał drugi raz przyczepy, żeby to sprzedać z silosu, tylko sobie teraz to sprzedamy. Oczywiście wiem, że będzie niższa cena przez to, no ale i tak chyba bardziej mi się to opłaci niż później jeszcze raz wypożyczać przyczepę. A zaraz sobie sprawdzimy też jakaś cena, tylko tutaj sobie skończymy to zbierać. W sumie patrząc na to, że tego jest dość mało z pola, no to powinien być raczej dość drogi ten groszek, podobnie jak soja. No ale zaraz zobaczymy, jaka jest cena.
No nawet chyba 7000 litrów nie będzie tutaj. Zaraz zobaczymy ile dokładnie. No 6700 litrów. No to teraz sobie to rozładujemy, podjedziemy do tego ciągnika, do którego podczepiłem szczepę. No i to rozładujemy, nawet mogę mniejszą szczepę wypożyczyć, ale myślałem, że tego groszku będzie więcej. Chociaż nawet nie wiem, czy on był w 100% nawieziony, więc możliwe, że dlatego też tu nie ma tego tak dużo. No to wygląda tak jak soja, ale w sumie groszek jest podobny do soi, więc tu akurat ok. A w tym czasie, co się rozładowuje, możemy sprawdzić ceny. Tylko to pewnie na dole będzie chyba, bo to są te nowe uprawy z tej mapy, więc pewnie to gdzieś na dole będzie. Tutaj są jeszcze te produkty z DLC. Okej, tutaj są te uprawy. No i tu mamy groszek. No te ceny widzę, że są podobne. Tu mamy Sell Everything. No to pewnie sobie tutaj sprzedamy, bo jest 1900. A zobaczmy, ile może być maksymalnie 2700 w listopadzie. No ale sobie możemy teraz sprzedać. Nie wiem, gdzie ten punkt skupu jest. A, w tamtym miejscu, więc ok, zgasimy sobie kombajn. No i teraz wsiadamy do New Holanda i pojedziemy sobie to sprzedać. Pewnie pojedziemy sobie przez gospodarstwo, no i tam wjedziemy sobie na drogę i pojedziemy do tego skupu. No to sobie ładnie te krowy chodzą w pastwisku, też nam widać cielaki w oddali. No i też te byki widać jak rosną, może sobie tutaj podejdziemy jeszcze je zobaczyć. O, tu jest taki jeden byk. A to jest ten byk z tej innej rasy, taki właśnie, o. One teraz mają chyba tutaj 13 miesięcy, więc jeszcze trochę i będzie można je sprzedać. No jeszcze podejdziemy sobie do tych cielaków, o tu właśnie jak widzicie jest taki jeden cielak. Tu jest taki kolejny. No więc jak te cielaki urosną, no to będę miał dzięki temu więcej krów, które będą dawać więcej mleka. O, nawet sarny tutaj się pojawiły. No, ale my jedziemy do tego punktu skupu sprzedać ten groszek. No, w sumie jakoś bardzo dużo nie zarobię raczej na tym. No ale zawsze to też jakaś odmiana niż ciągle robić się na kosy. Okej, tu mamy taką dosyć wąską drogę. Mam nadzieję, że nic nie będzie jechać, bo tutaj może być problem, żeby się wyminąć. W sumie zobaczę, którędy będzie najlepiej tutaj pojechać. Tu jest ten punkt skupu, to najlepiej będzie tutaj na tą drogę wjechać i tu przejechać, więc tutaj przejedziemy sobie i tam skręcimy w lewo. No tu jest też to drugie gospodarstwo ze świniami, więc też można sobie w przyszłości kupić, a widzę, że samochód jedzie. Ale tu już chyba się wyminiemy. Okej, zjedziemy trochę na pobocze i udało się wyminąć. No i tu już mamy trochę szerszą drogę, więc tu na spokojnie sobie przejedziemy. Tam chyba po lewej jakaś soja rośnie, z tego co mi się wydaje. No i zaraz już będziemy na miejscu, tu jakieś mamy kolejne łąki. No to ma naprawdę fajny klimat. O, tu jakiś taki most fajny. A, no i tutaj już jesteśmy praktycznie na miejscu, tu jest ten punkt skupu. O, może lepiej będzie, jak sobie tu wycofam. Też widzę, że tam znajdźka jest, to sobie przy okazji weźmiemy, to będzie taki bonus do tego sprzedanego groszku. Okej, wiadomo, że mi to zniknęło, chociaż chyba zaraz to zniknie, albo najwyżej po prostu to wyłączę, to oznaczenie. Tylko zobaczymy, ile uda się na tym zarobić. Mamy 6700 litrów. No i zarobiliśmy prawie 13 tysięcy. No i tutaj jeszcze
1000 bonusów za znajdźkę, tylko gdzie ona jest? Tutaj. No więc dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.